Rafał Szlaga, witam serdecznie z hali Orbita we Wrocławiu i zapraszam na przedostatni mecz fazy grupowej Bayer Futsal Masters 2017. FC Barcelona Lasa zmierzy się z Ilves Tampere. Jeżeli Ilves wygra z Barceloną i zrobi to różnicą kilku bramek, może przeskoczyć się w tabeli grupy A Lech Kancelarię Słomniki, która pokonała przed kilkunastoma minutami bardzo wysoko gospodarza całego turnieju ekipę Orła Futsal Jelcz Laskowice. A oto skład, w jakich wystąpią dzisiaj obydwa zespoły. Na początek skład Barcelony. Z numerem pierwszym w bramce zagra Santi Planas, numer 25 to Alex Romeu, numer 26 Miguel Texas de Jesus, numer 4 Oriol Marti, numer 5 Savi Bertrand, numer 7 Luis Martinez, numer 8 Nil Closas Dalmau, numer 9 Juan Lopez, numer 10 Khalid Stitu, numer 12 Albert Bayer, numer 14 Daniel Delgado, numer 15 Juan Munoz, numer 18 Alex Trinidad, numer 22 Roberto Rodriguez. Opiekuną ekipy ze słonecznej Hiszpanii jest Xavi Closas i skład Ilves Tampere. Z numerem 15 zagra Teemu Keskinen, numer 3 Akseli Tiensu, numer 4 Simo Martiskainen, numer 8 Tomi Lahtinen, numer 9 Antti Teitinen, numer 14 Juhana Jurkainen, numer 16 Jako Ahokas, numer 18 Juha-Pekka Torvinen, numer 21 Rafael Giorgio, numer 22 Lauri Savolainen, numer 37 Juho Makiniemi, numer 47 Lassi Lintula, numer 19 Leo Rantanen. Opiekunem ekipy z Finlandii jest Antti Teitinen. A te dzisiejsze zawody poprowadzi czwórka sędziowska w składzie: Andrzej Witkowski, Piotr Koloczek, Damian Grabowski, Grzegorz Wiercioch. Pierwsze piątki w obydwu zespołach w ekipie FC Barcelony. Pierwsza piątka prezentuje się następująco: w bramce Planas, dalej w polu Bertrand, Martinez, Dalmau oraz Stitu. Natomiast w ekipie Ilves pierwsza piątka wygląda tak: w bramce Rantanen, dalej Torvinen, następnie Jurkainen, Ahokas i Martiskainen. Ilves na tym turnieju w czwartek na początek zremisowało z Lech Kancelarią Słomniki 3-3. Finowie golili wynik, przegrywali już w tym spotkaniu 1-3. Natomiast wczoraj pokonali Orła Futsal Jelcz Laskowice 3-1. Barcelona rozpoczęła od zwycięstwa 5-1, wygrała z Orłem. Następnie przegrała dosyć niespodziewanie z Lech Kancelarią Słomniki 2-4. W przypadku zwycięstwa Barcelony to Hiszpanie wskoczą na drugie miejsce w tabeli i zagwarantują sobie prawo gry o trzecie miejsce w Bayer Futsal Masters 2017. Drużyna, która zajmie trzecią pozycję w grupie A, o piąte miejsce w całym turnieju, zagra z Sokołem Chmielnicki. Ahokas, Martiskainen, Torvinen, Jurkainen. Przełknie piłkę Barcelona. Planas zagrywa na prawą stronę. Stitu stracił piłkę Bertrand w środkowej strefie. Martiskainen. Zbyt wysoko na razie nie wychodzą zawodnicy Dumy Katalonii. Przejęli piłkę w środkowej strefie, a konkretnie Stitu. Dalmau. Stitu. Zagrywa na prawą stronę. Bertrand ma trochę miejsca. Bertrand nie zdecydował się jednak uderzyć. Martinez. Strzał na bramkę i teraz piłka odbiła się od poprzeczki i wyszła w pole. Jeszcze próba strzelania piłki w pole karne. Rzut rożny dla Barsy. Doskonałe uderzenie z Stitu. Niewiele brakowało, a mielibyśmy już pierwszego gola w tym meczu. Dogana w pole karne, tam jednak mieszał się w to wszystko
Martiskainen. Out dla Dumy Katalonii. Z Titu. Martinez. Piętką zagrał piłkę do Bertrana. Bertran popychany przez Jerkainena. Pierwsze przewinienie na koncie Ilves. Wszystko w porządku. Bertrano może nadal kontynuować grę. Przybliżony ustawiony z numerem 8 Nil Dalmau. Martinez. Przyjmuje piłkę Martiskainen. Szybko jednak ją traci. Bertrand. Z Titu. Podanie dalekie do Martineza, jednak Martinez nie był w stanie przyjąć piłki. A dla Ilves. A dla Ilves. Numer 21. Rafael Giorgio, który dzisiaj obchodzi urodziny ekipy Ilves. Czy cała drużyna sprawi mu prezent urodzinowy, o tym przekonamy się już niebawem. Giorgio, właśnie on teraz przy piłce. Giorgio, kowany przez Bertrana. Nie zgadza się z decyzją sędziego. Z Titu twierdzi, że trafił w piłkę. Wysoki pressing Bars. To się opłaca, szybko odzyskują futsalówkę Hiszpanie. Z Titu. Dalmau. Martinez. Z Titu. Z Titu strzela. Zablokował to uderzenie z numerem 8 Tomi Lahtinen. Uderzył na bramkę Dalmau. Out dla Ilves. Giorgio wprowadza piłkę do gry z boku. Z Titu. A walczy o piłkę z fińskim zawodnikiem. Okazja dla Ilves. Jednak wmieszał się w to wszystko Dalmau. Wybił piłkę na aut. O, trzecia minuta spotkania. Chyba po raz pierwszy zbliżyli się pod pole karne Barcelony zawodnicy Ilves. Deitinen, wykonawcą tego stałego fragmentu gry. Giorgio jest w polu karnym. Piłka zawisa wysoko. Witam Hali Orbita. Wicy Barcelony przejęli futsalówkę. Rusza Dalmau. Dalmau stracił futsalówkę. Intula. Tutaj praktycznie za darmo futsalówkę. Lahtinen. A dla Bars. Bertrand. Dalmau przepuścił piłkę. Na akcja Barcelony. Jednak dobre wyjście z bramki Rantanena zażegnało niebezpieczeństwo. Przerzut piłki na drugą stronę. Chciał teraz dograć Dalmau piłkę do nadbiegającego Bertrana. Odbili jednak futsalówkę poza parkiet defensorzy, przepraszam, Ilves. Okazja!
źle trafił w piłkę w tej sytuacji. Dalmau. Własnej bramki rozpocznie Rantanen. Torginen. Chyba daleko piłkę. Są zawodnicy Barsy. Szybko ją przejmują. Walka o futsalówkę. Intula. Teraz okazja! Nie ma gola! Technicznym uderzeniem chciał zaskoczyć się Planasa. Rafael Giorgio mógł sobie sprawić zawodnik Ilves prezent urodzinowy. Zmiany w ekipie Barcelony. Numer 9 pojawi się na parkiecie Lopez. Numer 4 to Marti. Wczoraj z meczu z Kancelarią opisał się kapitalnym strzałem z dystansu. Ten zerwał pajęczynę bramce Lasika. Kolejny strzał na bramkę. Nie miał żadnych problemów z tym uderzeniem Planas. Marti. Lopez. Titu. Rusza Bayer. Delgado. Bayer próbował odegrać się piłkę do Lopeza. Jeszcze ucierpią przy tej całej akcji. Pekka Torvinen. Piąta minuta tego spotkania. Barcelona jak na razie remisuje z Ilves 0-0. Jego miejsce w numerze 3. Axel Dietz. Ilves Tamper. Próba przelobowania Planasa. Piłka jednak poszybowała nad poprzeczką. Marti zagrywa na prawą stronę. Z przodu jest Delgado. Czekał się jednak na podanie. Dobry odbiór Bayera. Lopez. Delgado. Delgado strzela! Dobra interwencja Rantanena. Korner dla Barsy, Delgado! Ponownie uderzył z dystansu, jednak piłka minęła o dobre pół metra. Prawy słupek bramki Rantanena. Wysoki pressing stosują Hiszpanie. Przejmuje piłkę Lopez. Lepsi jednak Finowie, kontratak. Wiele mógł zrobić z piłką w tej sytuacji. Intula. Martinez. Delgado. Powstrzymany przez Jarkainena. Dobry przechwyt Martina. Lopez nie dokładnie zagrał piłkę do Delgado. Mylą się również Finowie. Out dla Bars. Delgado. Lopez. Bayer. Out dla Dumy Katalonii. Andrzej Witkowski, Piotr Koloczek, Damian Grabowski, Grzegorz Wiercioch. Czwórka rozjemców, którzy sędziują to spotkanie. Ładnie wypatrzył Planas z przodu Lopeza. Lopez, Delgado, ponownie przy piłce Lopez. Bayer, Marti.
Dobry strzał Hembajera, piłka jednak poszybowała nad poprzeczką. Kolejna koronkowa akcja Barsy, która mogła się podobać. Marti. Marti. Lopez. Z przodu jest Bayer, nie doczekał się tak na podanie. Marti. Ładny zwód Martiego. Pozwolił mu jednak na zbyt wiele na lewej flance. Marti Skynen. Delgado. Zablokowane to podanie. Finowi jednak oddają piłkę za darmo. Teraz pretensje Marti Skynen do Giorgio, że nie poszedł za tą akcją. Marti. Planas. Podaje do Martiego. Nie był w stanie opanować futsalówki Hiszpan. Rantanen szybko wznowił grę. Wybił piłkę na aut. Bayer. Delgado pozwolił piłce opuścić parkiet. Planas. Spoczne grę Barsy od własnej bramki. Bayer chciał uderzyć na bramkę, jednak przeszkodził mu w tym Ahokas, który we wczorajszym spotkaniu z Orłem zdobył 2 gole. Kolejna od dla Bars. Strzał z dystansu Delgado zablokowany. Dograna w pole karne, ależ zamachnął się Bayer, nie trafił jednak w piłkę. Bayer. Lopez. Dobra interwencja Rantanena. I kolejny korner dla Barsy. Po jednym faulu mają na swoim koncie obydwa zespoły. Bayer. Mają pretensje teraz do niego Finowie za tanie tego strzału po gwizdku. Trafił w piłkę Lopez. Teraz dobitka Delgado została zablokowana. Kolejna czwórka melduje się na parkiecie w ekipie Barcelony. Z numerem 15 pojawił się na boisku Munoz. Rodriguez. Munoz. Rodriguez. Z numerem 18 gra Trinidad. Bertrand. Trinidad. Rodriguez. Bertrand. Trinidad. Rodriguez. Munoz. Rodriguez. Nie potrafią dobrać teraz Finowie piłki z zawodnikiem Dumy Katalonii. Strzał na bramkę. Dobra decyzja Trinidada. Number 18, Aleix Ripoll, Trinidad. Rzut rożny dla Barcelony. Corner for
Barcelona. Trinidad. Kolejna próba bardzo wycena. Zawodnica 18, ponownie Trinidad. Piłka poleciała bardzo wysoko nad poprzeczką. 9 minuta meczu. Barcelona Ilves 0-0. Zagranie ręką Fina. Trzecie przewinienie na koncie ekipy ze Skandynawii. Munoz nie poszedł za akcją. Bertrand zwolił piłce opuścić parkiet. Z tej gry od własnej bramki Planas. Bertrand, Munoz minął z piłką Tiensu, Munoz, Trinidad chciał zagrać piłkę Rodriguez do Munoza, nie pozwolili jednak na to defensorzy fińskiego zespołu. Trinidad, Munoz. Trinidad, Munoz, Bertrand, zagrywa na prawą flankę, Bertrand, Munoz, Trinidad, ponownie przy piłce Munoz, Rodriguez, Munoz, Rodriguez, Trinidad, Bertrand, Rodriguez, Munoz. Długo teraz rozgrywają piłkę między sobą zawodnicy Barcelony. Nawet nie kwapią się za bardzo gracze Ilves, żeby przyjąć futsalówkę. Bardziej zależy im na tym, żeby zabezpieczyć dostęp do własnej bramki. Rodriguez, Munoz, atakowany, stracił piłkę na rzecz Lintuli. Uda się skonstruować chwilą jakąś akcję ofensywną. Fusowka znalazła się poza parkietem, out dla Barsy. Już 11 minuta meczu, chyba na palcach jednej ręki można by było policzyć sytuację, które stworzyli dotychczas w tym meczu Finowie. Munoz. Rodriguez! A dla Barcy? Munoz traci piłkę na rzecz Lahtinena. Szybko jednak ze szkoli futbolówkę zawodnicy Dumy Katalonii. Strzał na bramkę. Kolejna dobra interwencja Rantanena. Bertrand próbował zaskoczyć golkipera Ilves. Munoz! Dużo mocno jednak piłka zatrzymała się na murze złożonym z graczy Ilves. Kolejny corner dla Bars. Nie doszła ta piłka do Munoza. Trinidad. Munoz. Zagrywa na prawą flankę. Trinidad ponownie przy futsalowcu. Munoz. Munoz urwał się na prawym skrzydle. Chciał dograć piłkę w pole karne. Nie pozwolili na to defensorzy Ilves. Ogromną przewagę w posiadaniu piłki mają zawodnicy Barsy. Bertrand.
wyszło nic z tej akcji Barsy. Martti Skainen oddał piłkę za darmo. Planas wprowadza piłkę za linii bocznej, jednak od autu rozpoczynają grę zawodnicy Barcelony, jednak to Planas rozpoczął grę od własnej bramki. Rusza Martti. Założył siatkę. A Hokasowi jednak żaden z jego kolegów nie podążył za całą akcją. Rantanen oddaje piłkę za darmo. Okres mniej efektownej gry z obydwu stron. Stitu uderzył na bramkę. Tak zablokował to uderzenie Tiensu. Oriol Santos Martti. Strzał na bramkę w wykonaniu Martineza. Piłka uszybowała obok lewego słupka świątyni Rantanena. Martti, Martti, Martti. Okazja dla Barsy. Martti. Jeszcze Stitu i gol! 1-0 dla Dumy Katalonii. Kompletnie została teraz rozmontowana defensywa Barsy. W 13 minucie meczu Stitu otwiera wynik spotkania. Na chwilę obecną sytuacja w grupie A wygląda następująco. Lechce Kancelaria Słomniki ma na swoim koncie 7 oczek. Ilves 4, Barcelona 6 i przeskakuje Finów w tabeli. To Kancelaria zagrałaby jutro w wielkim finale Bayer Futsal Masters 2017. Z kim? Tego dowiemy się po ostatnim meczu dzisiejszego dnia, w którym RAPAK Chrudim zmierzy się z Napoli Calcio. Barcelona w finale pocieszenia zmierzyłaby się z przegranym spotkania RAPAK Napoli. W lepszej sytuacji przed tym ostatnim meczem w grupie B RAPAK, która ma plus 5 w bramkach, Napoli plus 2. Kolejna akcja Barsy. W ostatniej chwili zablokował mu ten strzał Savolainen. Rzut rożny, strzał z dystansu. Ładnie złożył się do tego uderzenia Martinez. Piłka poszybowała jednak nad poprzeczką. Nie wyszło z tej akcji Ilves. Zbyt mocno zagrał piłkę Juha-Pekka Torvinen do Giorgio. Zmiany w ekipie Ilves. Martti. Delgado. Martti. Lopez. Uderzył na bramkę. Tylko broni ten strzał nogami Rantanen.
Marti z Titu. Dalmau wycofał piłkę. Martinez! Dobra interwencja Rantanena. Dobra, przed pole karne! Instynktownie obronił to uderzenie Rantanen. Szczęścia próbował Neil Dalmau. Dalekie podanie do Dalmau, przejęte przez Finów, jednak krótko nacieszyli się Skandynawowie piłką. Dalmau. Dograł piłkę w pole karne, był to Martinez, jednak szybciej przy piłce zameldował się Rantanen. Strzał z ostrego kąta. Niewiele pomylił się w tej sytuacji Lahtinen. Z Titu. Świetnie wyszkolony jest technicznie ten zawodnik. Z Titu nie pozwala odebrać sobie piłki. Teraz jednak przekombinował i musiał wybawić kolegę z opresji. Planas. Raczej nie podziękuję za te dodatkowe emocje Planas z Titu po tym meczu. Pochwał za to nie otrzyma również z Titu od trenera Xaviego Klosasa. Z Titu zagrywa piłkę na prawą stronę. To podanie Bertrana nie dotarło jednak do adresata. Przejmuje piłkę Martinez na krótko. Z Titu walczy o piłkę. Zyskują ją zawodnicy Dumy Katalonii. Dalmau, Planas. 15 minuta spotkania. Barcelona, Ilves 1-0. Marti. Przekombinował w tej sytuacji Martinez. Jarkainen. Rantanen. Wysoki pressing Barsy. Lahtinen. Tiskainen. Jarkainen. Od Lafinów. Lahtinen. Dalekie podanie. Zawodnika z numerem 14. Jarkainena. Piłka jednak poszybowała bardzo wysoko. Nie był w stanie Fin przyjąć futsalówki. Lopez. Przemiją piłkę Finowie. Martiskainen. Chowany przez Bayera. Savolainen. Zagrał futsalówkę zawodnika z numerem 16, Ahokasa, tak został powstrzymany na lewym skrzydle przez Delgado. Nie pozwolił dośrodkować piłki od pole karne Delgado. Chyba będzie chciał jak najszybciej zapomnieć o tym strzale Ahokas. Planas wprowadza piłkę do gry. Dalekie podanie, okazja dla Barcelony.
Nie zdołał jednak dogonić się futsalówki. Bertram. Poradził sobie z dwójką zawodników Barcelony. A Hokas. Drugie przewinienie na koncie Barsy w tej połowie. Cztery faule w najnowszym koncie Finowie. Marti Skajnen. A Hokas. A Hokas patrzy, rozgląda się, gdzie są partnerzy, źle zagrywa. Kontratak Barcelony, 3-3. Powstrzymany. Jednak szybko odzyskali piłkę zawodnicy Dumy Katalonii. Nie zdołał domknąć tej akcji Bertrand. Rantanen znowi grę od własnej bramki. Marti Skajnen podał na lewą stronę, jednak niewiele wyszło z tej akcji. Ilves Tampere. Giorgio nie był w stanie dobiec do piłki. Bayer. Lopez. Źle zagrał piłkę. Marti Skajnen wybił jednak futsalówkę na aut. Jest pełna 4 minuty do zakończenia pierwszej części spotkania. Duma Katalonii prowadzi z Ilves 1-0. Po golu z Titu zdobyte w 13 minucie. Bertrand. Na prawą stronę. Bertrand. Lopez. Piąty faul na koncie Ilves. Każde następne przewinienie będzie oznaczało przedłużony rzut karny dla Barsy. Delgado. Bertrand. Bayer. Bertrand. Bertrand chciał dograć piłkę w pole karne. Był tam obecny Bayer. Oraz z numerem 15 Munoz. Jak Finowie przecięli lot piłki. Strzał w wykonaniu Bayera, zablokowany. Bertrand! Nie zdołał uderzyć na bramkę. Uderzenie zostało zablokowane. Out dla Finów. Marti Skajnen podał jednak do nikogo. 2:30 do zakończenia pierwszej części tego pojedynku. Barcelona nie gra dzisiaj jakoś oszałamiająco. Prowadzi 1-0. Stwarza sytuacje podbramkowe. Kilka dobrych interwencji zaliczył Rantanen. Finowie ograniczają się głównie do przeszkadzania i zabezpieczenia dostępu do własnej bramki. Czekając na okazję do kontrataku. Bertrand ładnie minął w tej sytuacji Jarkainena. Strzał z dystansu, jeszcze Bertrand! Nie będzie w stanie uderzyć jeszcze raz na bramkę. Znowu piłka oddana przez Finów za darmo. Bertrand prowadzi piłkę do gry z boku. Delgado. Bertrand.
Zagrywa na prawą flankę do Bayera. Bertrand. Lopez. Powstrzymany na lewej flance. Delgado. Przed z piłką poza parkiet. Bertrand. Kolejny out dla Finów. I o czas w tej sytuacji poprosił trener Ilves Tampere, Antti Teitinen. Ponad minuta do zakończenia pierwszej odsłony tego pojedynku. Finowie mają stały fragment gry na połowie Barsy. Teitinen pewnie zaproponuje swoim kolegom z drużyny jakiś wariant rozegrania tej akcji. Teitinen prowadza piłkę do gry z boku. Teitinen. Teitinen, nie udało mu się udać strzału na bramkę. Ruszył kontratak Barcelony, jednak zbyt mocno zagrał piłkę. Bayer do Dalmau. Niewiele z tego wyszło. Stitu. Dobra akcja Barcelony. Dalmau. Podanie! Martiemu zabrakło kilku centymetrów, żeby zamknąć tę akcję. Pakować piłkę do pustej bramki. Rantanen wznawia grę od własnej bramki. Soki pressing stosują zawodnicy Dumy Katalonii. Jarkainen. Jarkainen. Out dla Ilves. Lahtinen. Zagrywa na drugą flankę. Jarkainen. Jego piłkę do Lahtinena. Gwizdek arbitra. Trzecie przewinienie na koncie Ilves. 5 fauli mają na swojej koncie Finowie. Nie ma faulu. Pełne oburzenie na ławce rezerwowych Barcelony. Domagali się przedłużonego rzutu karnego. Hiszpanie. I kończy się pierwsza część tego meczu. Barcelona prowadzi po 20 minutach Ilves Tampere 1-0. Jest blisko zajęcia drugiego miejsca w grupie A. Jedynego gola, jak na razie w tym spotkaniu, zdobył w 13 minucie Stitu. My, drodzy Państwo, widzimy się i słyszymy po kilkunastominutowej przerwie. Od początku tego spotkania Barcelona narzuciła Finom swój styl gry, jednak
nie są dzisiaj zbytnio skuteczni podopieczni Xaviego Klosasa. Zaryzykowałbym nawet takie stwierdzenie, że to chyba ich jak na razie najsłabszy mecz na tym turnieju. Brakuje im dzisiaj tego niesamowitego obłysku, który pokazali chociażby w meczu z Orłem czy Lex Kancelarią. Daleki wyrzut z bramki. Źle uderzył piłkę Dalmau. Romą. Teraz okazja, nie ma drugiego gola dla Barsy. Bertrand nie trafił czysto w piłkę. Ta potrzebowała obok prawego słupka bramki Rantanena. Zmiany między słupkami. W bramce Barsy dokonał Xavi Klosas. Romeo zastąpił Planasa, który zachował czyste kanto w pierwszej połowie tego spotkania. Walka o piłkę w środkowej strefie. Lepsi zawodnicy Bars. Z tytułu jeszcze rykoszet. Piłka odbiła się od Hokasa. Wyszła na rzut rożny. Martinez. Martinez strzela, zablokował to uderzenie. Jeden z fińskich defensorów. Luka znalazła się już poza parkietem. Out dla Barsy. Znowi grę z boku. Nil Dalmau. Dalmau. Z Titu chciał dograć piłkę do Bertrana. Dalmau. Bertrand. Dalmau z Titu. Patrzy, rozgląda się, gdzie są partnerzy. Zagrał do Dalmau. Dobra interwencja w defensywie. Jako Ahokasa. Out dla Bars. Martinez ma trochę miejsca z prawej strony. Zdecydował się jednak indywidualnie wykończyć tej akcji. Out dla Ilves, Lintula. Lintula zagrywa na lewą flankę. Savolainen podał na prawą stronę. Lintula. Lintula schodzi do środka, strzela potężnie z dystansu. Piłka poszybowała nad poprzeczką, jednak jeszcze gdzieś tam otarła się od jednego z graczy Barsy. Czy będzie rzut rożny dla Ilves? Nie wygląda na to, że gwizdek sędziego dotyczył czegoś innego. Dalmau. Dobry przerzut. Piłkę przejmuje Barcelona. Martinez. Okazja. Nie ma gola. Rantanen wprowadził piłkę do gry. Przyjmują zawodnicy Barcelony futsalówkę. Strzał. Z dystansu Bertrana poszybował obok bramki. Rantanen, daleki wyrzut. Nie opanował jednak futsalówki Savolainen.
Grę wznowi od własnej bramki Romeo. Około godziny 20 rozpocznie się ostatni mecz fazy grupowej Bayer Futsal Masters 2017. W meczu na szczycie grupy B Rapak Chrudim zmierzy się z Napoli Calcio. To spotkanie zdecyduje o tym, która z drużyn wygra grupę B i zagra jutro przeciwko Lex Kancelarii i Słomniki w wielkim finale. Telmau dogrywa piłkę w pole karne. Kolejna dobra interwencja Rantanena, jeszcze dobitka Martineza. Bertrand Stitu znowu rozpoczął swój taniec z piłką, jednak szybko stracił futsalówkę. Soki pressing Bars musiał ratować się teraz wybiciem piłki Lahtinen. Czwarta minuta spotkania. Dba Katalonii prowadzi Silvesse 1-0. Nie opanował futsalówki Martinez. Kolejna okazja, 3-2. Czy będzie drugi gol dla Barsy? Pogubił się w tej całej sytuacji. Martinez. Stitu. Chciał szukać przy linii bocznej Savolainena. Out dla Barsy. Bertrand. Z przodu jest Stitu. Nie doczekał się jednak na podanie. Teraz okazja Lintula. Strzał został zablokowany. Nadal w posiadaniu futsalówki i Finowie. Lahtinen. Faulowany. Z numerem 8 Lahtinen. Przekroczył przepisy w tej sytuacji Stitu. Drugie przewinienie na koncie Barsy w tej części spotkania. Strzał z dystansu. Odbił przed siebie piłkę Romeo. Lintula będzie wykonawcą tego stałego fragmentu gry. Lintula. Strzał Lahtinena został zablokowany. Lintula. Lahtinen. Ponownie przy piłce Lintula, który przekombinował w tej całej akcji. Out dla Barsy. Marti. Wyżej wychodzą teraz z pressingiem Finowie. Bayer. Rodriguez. Talmą. Rodriguez. Munoz. Marti. Bayer. Ponownie przy piłce Marti. Munoz. Marti. Ładnie wymieniają się pozycjami zawodnicy Barcelony. Niewiele jednak na razie z tego wynika. Teraz chciał założyć siatkę Finowi. Munoz. Rantanen. Teraz klatką piersiową chciał zgrać piłkę w pole karne. A Hokas, nie było tam jednak nikogo z jego partnerów, kto mógłby wykończyć akcję strzałem. Przerzut piłki na lewą flankę. Marti powstrzymany przez fińską defensywę.
26. minuta spotkania. Barcelona prowadzi, Sylwest Tampere 1-0. Wychodzi z bramki Romeo indywidualnie, Romeo, okazja i mamy bramkę! Romeo trafia do siatki, kapitalna akcja Barcelony, koronkowa akcja i 2-0. Już w tym spotkaniu prowadzi Duma Catalonii. Ogromne oklaski dostał teraz Romeo z ławki rezerwowych. To pierwszy gol bramkarza na tym turnieju. Dwudziesta szósta minuta meczu. Barca prowadzi Sylwest już 2-0. Świetna akcja Barcelony, zakończona przez golkipera. Rozpoczynamy na Inglesie Tampere. Lintula. Deitinen. Kolejna okazja Barcy. Szybko jednak wyjaśnili sytuację Finowie, którzy długo nie nacieszyli się futsalówką. Ten drugi gol jakby dodał skrzydeł podopiecznym Xaviego Closasa. Romeo. Bayern, Marti, rozpoczyna akcję lewym skrzydłem. Bayern, przekroczyli przepisy w tej sytuacji zawodnicy Barsy. I żółtą kartką zostanie ukarany Marti. Czy Finowie będą w stanie jeszcze odwrócić losy tego pojedynku? Będzie o to szalenie trudno. Pewnie to najczęściej Barcelona jeszcze w końcówce podkręcała tempo. Tak było w meczu z Orłem, tak było również w spotkaniu z kancelarią Słomniki. Bayer. Rodriguez. Rodriguez, Bayer. Ładnie uwolnił się spod opieki Lintuli. Faulowany gracz Barcelony. Drugie przewinienie na koncie Ilves w tej części spotkania. Wyszedł z bramki Rantanen, zażegnał niebezpieczeństwo, szarżował prawą flanką Munoz. Marti. Dożył na bramkę Bayer, jednak to jego uderzenie zostało zablokowane. Marti, piłka z boku dla Ilves. Okazja! Teraz dobrze złożył się do tego strzału. Savolainen. Zabrakło trochę precyzji. Myślę, że ten gol kontaktowy dla Ilves dodałby jeszcze temu spotkaniu dodatkowego kolorytu.
Munoz. Rodriguez, Marti, Rodriguez, lewą flankę, Bayer, Bayer walczy o piłkę. Munoz, okazja, Rodriguez, nie ma gola. Tantanen przekroczył czas zarezerwowany na wprowadzenie piłki do gry. Stały fragment gry dla Dumy Katalonii. W sporych opałach Finowie. Dobra szansa na podwyższenie prowadzenia. Marti uderzył na bramkę, Bayer jednak zrobił to zbyt lekko. Bayer. Bayer bliski straty. Reklamowali tam zagranie ręką. Finowie spore zamieszanie przed polem karnym. Sędziowie uznali, że to zagranie było przypadkowe. Delgado. Przejął piłkę Ahokas. Dobra akcja Finów, Ahokas. Okazja, dobra interwencja Romeo na przedpolu. Rusza Barsa. Trinidad uderzył na bramkę, jednak to jego uderzenie zablokował Lahtinen. Trzecie przewinienie na koncie Ilves. Piłka ugrzęzła w murze po tym strzale. Rantanen daleko wyrzucił futsalówkę. Od własnej bramki rozpocznie grę Romeo. Jest ta 9. minuta meczu. Barcelona prowadzi. Silvese Tampere 2-0. To oznacza, że trzecie miejsce w grupie A zajmie Ilves. Drugą pozycją będzie musiała zadowolić się Barcelona. Całą grupę wygra natomiast zespół Lex Kancelarii Słomniki. Zabrakło teraz boiska Trinidadowi. Tinen. Wysoki pressing stosuje Barca. Lopez był bliski przejęcia futsalówki. Posiada teraz Delgado, jednak pomylił się w tej sytuacji Delmau. Teitinen. Hokas przejął piłki. Out dla Barsy. Romeo. Oddał piłkę za darmo. Był naciskany przez
Martti Skajnena. Dalekie podanie wychodzi Romeo Zarzek, no i niebezpieczeństwo. Niewykluczone, że bramkarz Barsy obejrzy za te kopnięcie piłki kartonik. Sędziowie jednak okazali się łaskawi. Niesłowna reprymenda dla Romeo. Strzał z dystansu, rykoszet. Piłka mogła ugrzęznąć w siatce po tym strzale Jarkainena. Łapie piłkę Romeo. 30 minuta spotkania. Nie doszedł do futsalówki Lopez. Ahokas! Uderzył na bramkę, jednak uderzenie zostało zablokowane. Rzut rożny dla Ilves. Zbyt anemiczny był ten strzał na bramkę Jarkainena, już mógł sprawić jej problemy. Romeo. Strawalka o piłkę w środkowej strefie. Teitinen. Go przejmuje Barsa. Lopez. Chyba na lewą stronę. Delgado. Dalmaon. Lopez. Lopez. Tą piłkę do tyłu. Do Trinidada. Walka w parterze, wygrana przez Finów. Ahokas. Strzał na bramkę. Piłkę jednak minęła w bezpiecznej odległości prawy słupek z świątyni Romeo. Ahokas to jak na razie najjaśniejszy punkt ekipy Ilves Tampere. Jest okazja! Piłka jednak ląduje w rękach Romeo. Gwizdek arbitra. Piąte przewinienie na koncie Barcelony. Każdy następny faul będzie oznaczał przedłużony rzut karny dla Ilves. Teraz gracze Ilves przekroczyli przepisy. Lopez. Romeo. Ładnie poradził sobie z dwójką zawodników Ilves. Gracz Barsy, okazja do kontrataku. Zwolnił jednak tempo tej akcji Fin. Jarkainen. Torvinen niedokładnie zagrał piłkę do Jarkainena i cała akcja spaliła na panewce. Bayer. Z Titu. Bayer w pojedynku z Savolainenem. Bayer. W ostatniej chwili powstrzyma go Savolainen. 8 minut do zakończenia tego spotkania. Barsa prowadzi Silves 2-0.
Romeu. Stitu indywidualnie. Walka o piłkę w środkowej strefie wygrana przez Finów. Torvinen. Lintula. Lintula. Piąte przewinienie na koncie Ilves. Ekipa z Finlandii również zagrożona przedłużonym rzutem karnym. Marti dograł piłkę w pole karne. Był tam jeszcze rykoszet. Piłka wylądowała w rękach Rantanena. Lahtinen. Savolainen. Strata Finów. Bertrand uderzył na bramkę. Dobra jednak interwencja między słupkami Rantanena. Marti. Trinidad. Stitu. Marti. Bayer. Bayer. Ponownie przy piłce Bayer. Stitu. Bayer. Bertrand. Marti. Bertrand, Romeu, oddał piłkę za darmo Finom. Marti, przyjął piłkę w środkowej strefie. Marti, stawił futsalówkę Bayerowi. Stitu. Bayer, Stitu, nie ma bramki. Dobra akcja Barsy. Trzydziesta czwarta minuta spotkania. Strzał na bramkę, obroniony przez Rantanena. Teraz Rantanen próbował przelobować Romeu, niewiele z tego wyszło. Stitu. Marti. Marti indywidualnie. Marti. To jednak powstrzymany. Ahokas. Teitinen. Marti. Trzech graczy Barcelony. Okazja, nie ma gola. Zostawił prawą rękę. Upadając na ziemię Rantanen. Trafił w nią. Bayer. Bayer. Okazja dla Barsy. Bertrand. Teitinen, Ahokas, Ahokas zdołał wykończyć tej akcji strzałem. Nieco ponad 5 minut do zakończenia rywalizacji w tym meczu. Teitinen, nie przy piłce Teitinen. Markkanen przyjmuje piłkę Barsa, jednak niedokładnie przyjął piłkę Marti. I o czas poprosił w tej sytuacji grający trener Ilves Tampere, Antti Teitinen. Czy Finowie zdecydują się już teraz na grę z lotnym golkiperem? Finowie, żeby marzyć o grze w finale pocieszenia, o walce o trzecie miejsce, o zajęcie drugiego miejsca w grupie A, musieliby zdobyć dwie bramki. Thank you.
tak się też dzieje. Finowie rozpoczynają grę z lotnym golkiperem. Niebieską koszulkę odziany Tomi Lahtinen. Lintula. Lintula. Uderzył na bramkę. Lahtinen. Strzał jednak został zablokowany. Torwinien. Lintula. Lahtinen. Lintula. Torwinien. Ponownie w piłce Torwinien. Zagrał na prawe skrzydło. Lintura ma trochę miejsca, strzela! Dobra interwencja Romeo. Ta piłka zmierzała światło bramki gdzieś pod poprzeczkę. Korner dla Finów. Torwinien. Lintula. Znowu budują futsalowy zamek Finowie. Lintula. Lahtinen. Granie piłki w pole karne. Był tam jednak czujny Martti, który wybił ją poza parkiet. Lintula. Lintula. Lahtinen. Lintula. O mnie przy piłce Lintula. Wolno rozgrywają w tym futsalowym zamku piłkę Finowie. Lintula dogrywa przed pole karne. Był tam Torwinien. Strzał z dystansu Lahtinena, jednak nieudany. Piłka wysoko poszybowała nad poprzeczką. Rantanen wrócił już między słupki. Stitu uderzył nad bramką. Spełna 4 minuty do końca tego spotkania. Barcelona prowadzi Silvese Tampere 2-0. Romeo pozwoli piłce opuścić parkiet. Gdyby takim wynikiem zakończyło się to spotkanie dla Ilves, byłby to pierwszy mecz na tym turnieju, w którym ekipa z Finlandii nie zdobyła żadnego gola. Bayer. Niedokładne podanie Stitu do Martiego. Torwinien. Dalej grają z lotnym bramkarzem Finowie. Lintula. Lahtinen. Torwinien. Lintula. Torwinien. Okazja! Jednak to zgranie piłki ponowne w pole karne nie było do końca udane. Out dla Barcelony. Martti stracił piłkę. Z boku rozpoczną grę Finowie. Lintula. Lintula. Torwinien. Lahtinen. Lintula. Torwinien broni to uderzenie Romeo. Teraz strzela na bramkę. Dobry jednak powrót Lintuli, który przyjął piłkę na klatkę piersiową. Torwinien. Lintula. Torwinien. Piłki przed pole karne. Prędzej jednak przy piłce Romeo. Rusza Barcelona. Szybko jednak odzyskują Finowie futsalówkę. Dwa zespoły mają na swoim koncie po 5 fauli.
Rantanen przekroczył przepisy. Przedłużony rzut kardy będzie pewnie wykonywać Barcelona. Czy sędziowie zdecydują inaczej? Jednak sędziowie nie zdecydowali się. Przyznać się Barcelonie faulu akumulowanego. Tego nie byliśmy świadkami przedłużonego rzutu karnego Bertrand. Bliski przejęcia piłki był Terwinen. 90 sekund do zakończenia tego spotkania. Bertrand. Delgado. Bertrand. Chciał dograć piłkę w pole karne. Był to Martin. Stitu. Delgado. Źle zagrał piłkę do Bertrand. Savolainen. Torvinen. Finowie znowu rozpoczynają grę z lotnym golkiperem. Lintula. Torvinen. Lintula. Torvinen. Savolainen. Out dla Ilves. Lintula. Lehtinen. Pokaz, strzał z dystansu Lintuli, zablokowany, jeszcze poprawka, słupek, rykoszet. O sporym szczęściu mogą mówić zawodnicy Barcelony. Lehtinen miał okazję, żeby uderzyć, zdawał się jednak na taki krok. Biją piłkę z własnej połowy zawodnicy Barsy. Jest pełna 30 sekund do zakończenia tego pojedynku. Daleko wyrzuca piłkę Romeo. Nie zdołał jej przyjąć. Z numerem 12 Albert Bayer. 15 sekund do końca. Lintula. Torvinen. Lehtinen. Lehtinen strzela nad bramką. Romeo szybko wprowadza piłkę do gry. Przejmuje ją Lintula. Kolejne uderzenie. Mija cel. 2 sekundy do końca. Tutaj nic już się nie zmieni. Barcelona pokonuje Ilves Tampere 2-0 po bramkach Stitu i Romeo i zajmuje drugie miejsce w grupie A.